Witajcie, kochani, w pięknym ogrodzie botanicznym. Dzisiaj wybrałem to miejsce nie bez powodu, bo chcę wykonać makijaż rajskiego ptaka. Bardzo kolorowy, nasycone barwy. Odchodzimy od brązów, beżów i takiego codziennego makijażu. Dzisiaj będzie bardzo wakacyjnie i kolorowo. Kochani, dzisiaj moim rajskim ptakiem, nie rannym, tylko rajskim, jest Magdalena Pazia. Brawo! Magdalena. Magdalena, jak ty się widzisz w tych kolorach mocniejszych? Bo dzisiaj będzie tak bardzo rajsko, kolorowo, nasycone barwy. Co ty na to? Lubię takie kolory. Lubisz? Mhm. Masz tą odwagę w sobie? Chcesz tego? Dobra, słuchajcie, kochani, wy też nie musicie bać tych mocniejszych kolorów. One są bardzo fajne, bardzo... Nie, że łatwo wykonać ten makijaż, ale myślę, że nie będziecie mieli z tym problemów. On jest niby na pozór trudniejszy, ale ja wam udowodnię, że będziecie mogli go wykonać też sami w domu. Więc no co? Słuchaj, żeby nie przedłużać, to może pokażemy, jak wykonać ten makijaż, co? Zrobimy to? Tak. No to co? Make it happen, kochani. No, pięknie. Widzę, że zmieniłaś trochę outfit, co? Chcesz być bardziej rajskim, tak? Drogą wstępu, mamy już przygotowaną buzię, mamy nałożony korektor, mamy nałożony podkład i puder. Wszystko z gamy Affinito. Mamy też pięknie rozświetlone policzki, tutaj proszę bardzo, jakie światło. Master Chrome, tak? Więc buzię mamy właściwie przygotowaną, dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na makijażu oczu. Kolor show, kredka, zielona. Aplikujemy sobie kolor show na dolną powiekę i tak do połowy aplikujemy sobie kolor show, potem będziemy ją ładnie blendować. Do góry lekko oko. Okay. Magdalena ma bardzo wrażliwe oko, tak? Dobra, Magdalena, robisz to samo na drugiej stronie. I na dolnej powiece na razie linii wodnej nie wypełniamy tą kredką. I teraz tą kredkę sobie delikatnie blendujemy. Czas na color show. Kredkę fiolet. I robimy tę samą akcję, tylko tutaj przy zewnętrznej linii. I tutaj zacieramy sobie te granice, żeby się to cień połączył ładnie. I do zewnątrz blendujemy. Kochani, robimy? Wracając do naszej kredki Color Show, nakładamy sobie kredkę na pędzelek i kładziemy ją tutaj na ruchomą powiekę, na górę, od połowy. Kochani, blendujemy sobie tą kredkę do zewnątrz. Musimy dobrze kredkę blendować, żeby sobie nie narobić potem plam, więc tutaj się na tym troszeczkę skupimy i skoncentrujemy i nie śpieszymy się z tym akurat. Dobra, Magda, druga strona oczywiście należy do ciebie. Chcesz na pędzelku? Na pędzelku. Dobra, to ja ci troszeczkę nałożę na pędzelek. Urban Light, City Kid. Bardzo piękne i nasycone kolory, bardzo wakacyjne. I teraz, słuchaj, tam gdzie nakładaliśmy kredkę, nałożymy sobie też właśnie te piękne kolorki. Nałożymy zieleń i fiolet. Dokładnie tam, gdzie nałożyliśmy kredkę, kładziemy ten piękny zielony cień. Proszę bardzo. Tam, gdzie fiolet, kładziemy dokładnie ten fiolet z paletki. To, żeby te się linie zatarły, to możemy je delikatnie połączyć. No i na górną powiekę oczywiście też. Tam, gdzie kładliśmy fioletową kredkę, kładziemy również fioletowy cień. Dobra, pokaż. Ok, i teraz w samych kącikach będę chciał jeszcze użyć tego szarego, szaro-srebrnego cienia, żeby troszeczkę przyciemnić i wyciągnąć. Troszeczkę tego szarego położymy. No, elegancko. Przejdziemy do takiego jasnego cienia i sobie pod łukiem brwiowym trochę świetlimy, co? Pod samym łukiem brwiowym dajemy dużo, dużo światła. Ja bym sobie pomieszał właściwie te dwa i nałożył je na środek ruchomej powieki. Dobra, Magda, ja bym chciał jeszcze w kąciku oka nałożyć troszeczkę strobing stick. To jest złoto, numer 200. Klepujemy sobie w kącik troszeczkę tego rozświetlacza i do niego się nam jeszcze lepiej przykroją cienie. No ślicznie, Magda. Tutaj w samym kąciku już najbardziej rozświetlony perłowy cień. Teraz bardzo ważna sprawa. Musisz wyrysować piękną graficzną kreskę. Hyper Precise All Day. To jest matowy, nowy liner. Brawo. Brawo, brawo. Nakładamy odrobinkę. Ja sobie pomieszam te dwa. I delikatnie sobie tylko tutaj na twoje piękne lico nałożymy tego różu. Ja bym chciał, żebyś na usta sobie nałożyła sama Vivid Matte Liquid. Matowa pomadka w płynie. Delikatnie złamana, nudowa. No pięknie, Magda, ale myśmy zapomnieli o najważniejszym. O czym? Przecież rzęsy.
Rzęsy, ja mam dla ciebie nową maskarę. Colossal Big Shot Daring Black. Jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej głęboka czerń. Brawo! Mamy to, kochanie, ale wiesz co, mi jeszcze czegoś brakuje. Czegoś z włosami, jakiś mały akcent, co? Sebastian! O, jest! Piękna przez terajskie rośliny. Specjalnie dzisiaj przygotowałem jeszcze kolorista L'Oreal, niekwestionowany hit sezonu. No a tak w ogóle to Sebastian Kobielski, jestem odpowiedzialny za fryzury w naszym... Brawo, kochani, brawo! Myślę, że do góry makijażu idealnie sprawdzi się turkusowy oraz pink. Dobra, to robimy. To robimy po jednym, zobacz, jakie to proste. Dobra. Wystarczy, że... Jezu, a patrzcie, od razu jest efekt. No i zmywa się od razu w pierwszym razie. No elegancja! Pięknie, ale od razu jak na festiwal praktycznie, nie? To już możesz zrobić rezerwację. To ja robię drugą stronę. Czyli tak normalnie w powietrzu, tak? Normalnie w powietrzu. Jezus. Kilka prostych metrów. Dobra. A chcesz zobaczyć, jaką ci zrobiłem ładną tą? Nie? Pięknie to wygląda. Patrz, co zrobiłem tutaj. Kropeczka. Tak. Sodu. Ale ślicznie. I fryzura gotowa. Jezu, to tutaj... ja zmykam. Dobra, kochani, słuchajcie, makijaż Rajskiego Ptaka jest gotowy. Patrzcie, Magdalena wygląda fenomenalnie. Wy nie bójcie się używać kolorów. Używajcie ich jak najwięcej. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. No i co ważniejsze, dajcie mi znać, czy chcecie Magdalenę zobaczyć jeszcze w kolejnych odcinkach. Zadawajcie nam pytania, jeśli macie właśnie jakieś pytania odnośnie makijażu, to w komentarzach. Mhm. A my będziemy wam odpowiadać na Insta Stories. Tak. No a jeszcze jest najważniejsze, kosmetyki. Magdalena, kosmetyki. Wszystkie kosmetyki, których użyłem, znajdziecie je w opisach u góry albo w kartach na dole. A my już teraz się z wami serdecznie żegnamy z tego pięknego ogrodu i buziaki, do zobaczenia w następnym odcinku. Mua. Mamy to?